Ochrony Zdrowia. I to będzie Oszprych Priorytetowa 9, region spójny społecznie oraz Oszprych Priorytetowa 12, infrastruktura ochrony zdrowia. Tak jak powiedziałam, z RPO Małopolskiego na lata 2014-2020. Najpierw omówimy pierwsze działanie, działanie 9.2, usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.1, usługi zdrowotne i społeczne w regionie i ochrona zdrowia, typ projektu, wsparcie projektów z zakresu teleopieki. Instytucją oczywiście organizującą ten konkurs jest Zarząd Województwa Małopolskiego, ale on za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości realizuje ten program, ponieważ Centrum Małopolskiego Przedsiębiorcy pełni tutaj instytucję przyjmującą wnioski i rozpatrujące wszelkiego rodzaju sprawy związane z tym naborem. Planowany nabór jest od 31 marca do 24 maja. Kto może składać wnioski? Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowej RPO Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i związki stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie dotyczy osób prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych. Natomiast te osoby fizyczne, które nie prowadzą takiej działalności, mogą brać udział tutaj w tym programie wyłącznie jako partner. Na co można w ramach tego programu dostać dofinansowanie? Dofinansowanie dotyczy grupy docelowej, czyli ostatecznych odbiorcami wsparcia, osób niesamodzielnych i opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. W ramach tego konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację projektu D, czyli wsparcie projektów z zakresu teleopieki. I w ramach tego projektu przewiduje się realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych, w szczególności wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem tego przedsięwzięcia podejmowanego w ramach jest zorganizowanie kompleksowego systemu opieki, który umożliwi osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostawanie w środowisku, w miejscu zamieszkania ich aktualnego. W ramach tego projektu przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie, jak już powiedziałam, w miejscu zamieszkania i w ich środowisku. I w ramach projektu obejmują takie usługi, jak dostęp do centrum teleopieki, zapewniającego co najmniej możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej, zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania, na przykład takie usługi jak sąsiedzkie usługi, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W celu kompleksowego zabezpieczenia systemu opieki, to zakres udzielanego wsparcia w projekcie musi obejmować również dostęp do centrum teleopieki, jak i zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania. Dofinansowanie projektu to jest 92,7 wydatków kwalifikowanych i pozostałe środki będzie stanowił wkład własny wnioskodawcy, to jest minimum 7,3% wydatków kwalifikowanych. Przechodzimy do jego działania. Oś priorytetowa 12, infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3, infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym, SPR RPO Małopolski, ochrona zdrowia. Ten program jest też planowany od 31 marca. Będzie przewidywany okres miał do 5 maja 2017 rok. Pod koniec roku będą ogłoszone wyniki.
Również instytucją tutaj pośredniczącą, jako instytucja zarządzająca i jednocześnie pośrednicząca w programie, to będzie Zarząd Województwa Małopolskiego. I kto może składać tutaj wnioski w tym programie? Oczywiście podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego będące podmiotami towarzyszącymi podmiotom leczniczym udzielającym świadczenia opieki zdrowotnej, również finansowane ze środków publicznych. Na co można mieć dofinansowanie w tym programie? Projekty w ramach tego konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu i zatwierdzonego uchwałą oczywiście Zarządu Województwa Małopolskiego. W ramach tego poddziałania wsparcie zostaną objęte podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej i są finansowane ze środków publicznych, które prowadzą działalność leczniczą na terenie danego SPR. Wspierane będą projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury zdrowia lub wyposażenie w sprzęt medyczny w tym zakresie i tak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażenie w sprzęt medyczny i rozwiązania w zakresie IT, czyli oprogramowania sprzętu wyłącznie jako element projektu. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 80% z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu objętych pomocą de minimis lub pomocą publiczną. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 500 tysięcy złotych. Ja dziękuję bardzo. To podstawowe informacje na temat tego działania. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani poszerzeniem wiedzy, zapraszam na strony tych programów. Szczegółowe informacje oczywiście w regulaminach zamieszczonych na stronach. Dziękuję bardzo. Zapraszam na YouTube i subskrybujcie Państwo nasz kanał. Będziecie na bieżąco z dotacjami. Ja dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym szkoleniu.